Tak, tak, proszę Państwa, no to dzisiaj będzie występ rzadkiej urody, tak bym powiedział. Dima Gorelick Trio. Dima, wspaniale, że jesteście z nami. Ja też Twój życiorys jest bardzo skomplikowany, można powiedzieć, bo wychowywałeś się na Ukrainie, gdzie się urodziłeś i gdzie później trafiłeś, powiedz. No, później trafiłem do Izraela. Nie wiem, czy to jest w sumie skomplikowane. Dlaczego? No wiesz, no bo nie każdy ma taki życiorys, żeby w jednym miejscu się rodzić, później być w Izraelu przez 17 lat. Teraz z kolei jesteś w Polsce. Można by powiedzieć, że jesteś takim obywatelem świata. No myślę, że w pewien sposób każdy jest obywatelem świata, ale no, kiedy coś takiego się zdarza, jak przeprowadzka w dzieciństwie i potem znowu, tak. To łatwo zauważyć, że jest to obywatelstwo świata, masz ten i patrz, jakie wpływy też kultury, bo światowy. Ja też myślę o tym, że ty jako artysta, znakomity gitarzysta, kompozytor, wokalista, za chwilę to usłyszymy, czerpiesz z tych kultur, w których się wychowywałeś i w których miałeś okazję być. No wiesz co, sprawa wygląda mniej albo więcej tak, że jak byłem dzieckiem, to miałem niesamowitą okazję trafić trochę do wsi. Tak. I to była wieś ukraińska, tam gdzie ja słyszałem od Polaków, że nie ma już w Polsce takich miejsc, gdzie nie ma wodociągu, że, tak. A tam są prawdziwe studnie, prawdziwy las, nie ma innej możliwości. Ja jako dziecko chodziłem z tymi wiodrami, takie jakieś prawdziwe wody, tak. Wiedziałem te jeziora. Dotknąłeś, byłeś wśród prawdziwych ludzi, którzy żyją w taki, a nie inny sposób, dotknąłeś także ich kultury, prawda? To też byli Ukraińcy, którzy jeszcze przetrwali ten głód 30-tych lat, to tak. Dosyć dawno temu. Natomiast potem trafiłem do Izraela i też pustynia. Wiatr z pustyni, który nazywa się Hamsin od arabskiego słowa 50 Hamsin, tak. Bo jest 50 razy na roku. I właśnie trafiłem na największy Hamsin, który był 140 lat, tak. Coś takiego. Powiedz nam jeszcze na koniec, jak się czujesz tu w Polsce i jakie inspiracje tutaj masz? No to ja powiem w sposób muzyczny, spróbuję. Tak? Tak. O, wspaniale. Czyli Dima Gorelick Trio dzisiaj w pytaniu na śniadanie. Bardzo dziękuję. Ja jeszcze chcę przedstawić swój zespół. Tak. Przyjechał ze mną mój stary i bardzo bliski kolega Shachar Elnatan, gitarzysta, bębniarz, producent. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tu razem. Witaj, na scenie. Też jest ze mną mój nowszy, ale nie mniej bliski kolega Franek Pośpieszalski na kontrabasie.